Na scenie, proszę Państwa, zaprezentują się trzy pokolenia tego zespołu. To piękny moment dla nas wszystkich, bo wreszcie możemy tak tłumnie, i dziękujemy Wam bardzo za to liczne przybycie, docenić jubileusz 45-lecia naszego cudownego zespołu pieśni i tańca Giavena. Przez 2 lata czekaliśmy, aż wreszcie będziemy mogli to zrobić w takim gronie, tak licznym gronie, które oddaje naszą wdzięczność i uwielbienie dla ich cudownego poziomu artystycznego, dla ich fantastycznej pracy promującej polską i stricte regionalną kulturę. Giavena to historia, Giavena to dziedzictwo Białej Podlaskiej i naszego regionu, Giavena to nasza bialska duma. Przyjmijcie proszę w imieniu wszystkich mieszkańców składany Wam dzisiaj wręczany dyplom gratulacyjny. Prosimy o kolejne 50 lat. Koncert jubileuszowy był dwukrotnie z powodu pandemii przekładany. Jest to dla nas wyjątkowy i trudny czas, ponieważ przygotowania też się w czasie niestety musiały rozciągnąć. Natomiast dzisiaj chcemy przed Państwem wypełnić ten obowiązek przed Państwem i ten koncert jubileuszowy Państwu zaprezentować. Chciałbym Państwu też podziękować za tak liczne przybycie i zaprosić Państwa na koncert zespołu tańca ludowego Giavena. Dziękuję. Tańca ludowego Giavena powstał w lutym w 1974 roku przy Zakładzie Przetwórstwa Wełnianego Giavena z inicjatywy Marii i Janusza Izbickich, byłych członków zespołu tańca ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Początki nie były łatwe, brakowało wszystkiego, ale było najważniejsze: wielki zapał i garstka zapaleńców o wielkich sercach miłośników tańca i pieśni. Dzięki nim oraz życzliwości ówczesnych władz już od 29 kwietnia 1974 roku Giavena dała swój pierwszy koncert. I tak za sprawą tych właśnie ludzi i ich ogromnej pasji i zaangażowaniu już od 45 lat zespół tańczy i uczy kolejne pokolenia miłości do naszej pięknej kultury ludowej i uwrażliwia nas na piękno muzyki, ruchu, gestu i słowa. Niestety Janusza Izbickiego nie ma już dzisiaj wśród nas. Jego rolę przejął najstarszy syn, Rafał Izbicki. Dzisiejszy koncert przygotowało dla Państwa kilka pokoleń tańcerzy. Zarówno ci stale aktywni, jak i ci, którzy na co dzień nie uczestniczą już w życiu zespołowym. Podczas 49 wojaży zagranicznych zwiedziła 24 kraje na 4 kontynentach i dała ponad 330 koncertów, a razem z tymi w kraju ponad 900. Uczestniczyła w dziesiątkach festiwali, w przeglądach i spotkaniach folklorystycznych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień, w tym przyznaną w 2009 roku Bialską Nagrodę Kultury imienia Anny z Sanguszków Radziwiłłowej. Przez zespół przez te 45 lat przewinęło się ponad 700 osób. Thank you.
są, że majątek miał.